Cześć! Dziś zaczynamy krótką serię dotyczącą glebogryzarek. Chciałbym Wam pokazać dwa modele. GL01, GL02. Zobaczymy, jak sprawdzą się w terenie. Pamiętajcie o subskrypcji i kliknięciu w dzwoneczek. Cedrus GL02 jest to najmniejszy model w całym zestawieniu. Charakteryzuje się silnikiem Loncina o pojemności 122 cm sześciennych. Dlaczego jest mała? Ponieważ jej szerokość pracy wynosi 38 cm przy głębokości roboczej do 26 cm. Służy do drobnych prac przydomowych. Maszyna charakteryzuje się nieskomplikowaną konstrukcją, posiada jeden bieg do przodu, a jej serwisowanie nie powinno przysporzyć problemu. Koła dołączone do zestawu pozwolą nam łatwo transportować maszynę po pracy, a składany uchwyt ułatwi nam jej przechowywanie. Glebogryzarka to jednoosiowa maszyna ogrodnicza, przeznaczona do użytku w ogródkach, tunelach foliowych lub niewielkich uprawach. Zakładanie trawnika, spulchnianie i użyźnianie twardego podłoża. To wszystko jest możliwe dzięki efektywnym i wszechstronnym glebogryzarkom. Cedrus GL01. Najlepiej sprzedająca się glebogryzarka w swojej kategorii. Posiada silnik Loncin G200F o pojemności 196 cm sześciennych. Dzięki regulowanej szerokości roboczej od 30 do 80 cm przy głębokości pracy 24 cm możemy dopasować maszynę idealnie do naszych potrzeb. Glebogryzarka wyposażona jest w talerze zapobiegające osypywaniu się ziemi poza szerokość maszyny, co zdecydowanie zwiększa komfort pracy. Jeden bieg do przodu oraz bieg wsteczny zdecydowanie ułatwiają manewrowanie w trudnym terenie. Dzięki możliwości zastosowania dodatkowych akcesoriów, takich jak pług do orania, wyorywacz czy koła metalowe, nasz sprzęt staje się urządzeniem wielofunkcyjnym. Aby użyć dodatkowych akcesoriów, trzeba zamiast urządzenia roboczego zamontować koła metalowe, które służą jako napędowe. Natomiast akcesoria, takie jak pług, montujemy z tyłu maszyny. Pracując tą maszyną, musimy zwrócić uwagę na to, aby nie iść z jej pędzem. Musimy ją troszkę dohamować, dzięki czemu gleba będzie lepiej zniknięta. Glebogryzarki to już nie tylko urządzenia jednofunkcyjne. Dzięki szerokiemu asortymentowi akcesoriów, takich jak pługi i obsypniki, glebogryzarka może orać, wykopywać ziemniaki czy odśnieżać. Najważniejszymi cechami tych maszyn, gwarantującymi wytrzymałość i bezawaryjność, jest mocny silnik, solidne urządzenie robocze, zmiana kierunku obrotu noży i kilkubiegowa przykładka. Na dzisiaj to wszystko. Mam nadzieję, że film był dla Was pomocny. Dajcie znać w komentarzu, czy glebogryzarki sprawdziłyby się w Waszym ogrodzie.